mamy dzisiaj taki leniwy dzień, w sumie pogoda za oknem przepiękna. Stwierdziliśmy, że po prostu odpoczywamy, nie robimy absolutnie nic. Powinnam rozładować i załadować zmywarkę, ale robiłam to już dzisiaj dwa razy i po prostu mi się nie chce. Zrobiłam herbatę, w piekarniku mam ciasto i idziemy chillować. Muszę rozładować zmywarkę, bo nie mogę odpocząć, jak widzę ten syf tutaj. I jestem ciekawa, czy wy też jesteście taki team, że odpoczywacie dopiero wtedy, kiedy macie już tak posprzątane. Ja nie mówię generalnie, ale żeby takie rzeczy mnie nie drażniły. Ja będę jedną podawać. Dobra. No ale to po jednej podawaj, a nie całe wyciągnij, bo ci to spadnie. Dziękuję ci bardzo. Idę do was. A na wieczór będzie ramen, także wrzucam, cały dzień mi idzie piekarnik. Wrzucam boczek rolowany do piekarnika, bo on musi z 2 godziny się spokojnie robić i będzie pychota popyt. Taki ramen z tego, co mam w domu. Takie same obrazki, tak? Piłki! No, musisz znaleźć taki sam obrazek, jak tu jest syrena. Zamek. Arbus. Arbus pierwszego. Tutaj. Czekaj, już się wkręci. Brawo! O! 2! Zamek! Piłka! Dobra. Okej. Okay. Krab. Łopatka. Zaraz sobie zagramy razem. Okay. Łódka. Łódka. Staram się tak myśleć. Co ty gadasz? Ej! Piłka! Dobra, piłka! Paletka! Okej! Palma. Ej! Wygraliśmy? Nie masz już kart? Dobrze, to tyle. Rozgromisz mnie? No. A o co gramy? Stała ten kartan, będzie ci przykro. O ty! Jesteś niemiły. Okulary. Czekaj chwilę, bo ja jeszcze nie byłam zaczęta. Ślad. Spokojnie. Orka. Jaka głupia karta. Nic mi nie pasuje. Stop. Nic mi nie pasuje. Ale to przestań mi. Przestań mi tak. Tukan. Tukan, z ciebie jest. Zamek. Zamek. Kotwica. Przestań. Łopata. Nasłaniasz mi cały czas. Łopata. Czekaj. Nie będę czekała. Koło ratunkowe, koło ratunkowe. Dobra. Parasol. Parasol. No nie mam parasola. Nie mam parasola. Piłka, piłka. Piłki. Piłka. Wiaderko. Co to jest takie rzucanie, wiaderko, że nie wiadomo, co jest następne? Wiaderko, wiaderko, ten, ślad. Ananas, znaczy ten. Słońce, słońce. Rozgramię cię! Pompelki, pompelki. Ryba, o nie. Okulary. Zjedziesz tam z tymi kartami i płakę. Brawo. Dobrze. Idę impregnować buty. Kupiłam coś takiego w Action i ma to niesamowicie dobre opinie. Taki spray, żeby w ogóle woda nie wchodziła w zamszowe buty. Już sobie tutaj przygotowałam 3 pary, które chciałabym zaimpregnować. Póki jest czysto, buty są czyste, nie jest jakoś mokro. I jak przyjdzie ta plucha, to żebym nie martwiła się, że mam wyjść w takich jasnych butach i będę ich unikała. Także zobaczymy, jak to się sprawdza i jak wyschnie, to sprawdzimy faktycznie pod wodą, czy to ma sens. Zupełnie nie mam pojęcia, ile tego dać. Dużo czy nie dużo?
Buty tak delikatnie błyszczą, nie wiem czy to widzicie, natomiast na żywo widać, że się mienią. Pozostawię je tutaj do wyschnięcia i będziemy potem testować. Dobra, ramenik mamy gotowy, prezentuje się tak, zrobiłam go z tego co miałam w domu. Także mamy tutaj grzyby mun, kiełki, w każdym fasoli. Domu nie są grzyby mun. No u nas akurat tak, u nas akurat tak. Ale pysznie wygląda, mega pysznie. Przepraszam, ci przerwałem. Rozbawiło mnie to. Ale spróbuj kochanie. Z tego co miałam w domu, grzyby mun. No my lubimy chińskie jedzenie, więc miałam. Ale spróbuj wywaru, bo zrobiłam trochę inaczej. Zajebisty jest. Super, nie? Chyba lepszy niż poprzedni. Mam tajny składnik. No. Pycha. To jemy. Życzymy smacznego wszystkim tym, którzy jedzą przy naszych vlogach. Opowiem wam coś niesamowitego. Mój mąż dzisiaj przyszedł do mnie i mówi, muszę jechać do Ekszy. Zaraziłem się. To zaraźliwe, ratujcie się. No, więc po raz pierwszy nie ja. Ja bym chciała jechać do Diemu. Teraz jak ja się zaraziłem, to ta zmienia sklep. No świetnie. Nie no, do Action też, ale tutaj jest Diem. Nie, to jest Rossmann chyba, no nie? A jest. To jedźmy tu. Najpierw tu. Damy radę? Tylko ja wyskoczę, a wy sobie zostańcie tu. Może. No nie, że do Diema, tylko jedziesz tylko do Actiona? Do Diema. A Action? Nie Action, Rossmann? Wolę iść do Diema. Ale w Diemie będzie to, co potrzebujemy? Się okaże. Jeden jest tutaj. Ale to jest jak do prania tak to wygląda, to jak proszek do prania. No, dziwne mają logo, ale ceny mają fajne. Jak już tu jesteśmy, a rzadko tu bywamy, no to sobie zahaczę. Nic nie kupiłam w Diemie, bo ten sklep to trzeba tam iść na spokojnie, bo Rossmana to już mniej więcej kojarzymy, gdzie co jest. Tak samo Hebe kojarzę, gdzie co jest. A do Diemu jestem, no byłam tam raz w życiu, może dwa. Kupiłam tam kilka rzeczy i strasznie dobrze mi się sprawdzały. Ale to muszę po prostu mieć czas, jak tu kiedyś będę przejazdem, bo tylko w Żywcu jest Diem. Przynajmniej w Bielsku nie kojarzę w żadnym centrum, żeby powstał Diem. To sobie gdzieś przejrzę. Jestem ciekawa, czy u was jest ten sklep i czy z niego korzystacie, bo oni tam mają naprawdę super ceny, jeżeli chodzi o żele pod prysznic i tego typu rzeczy, te marki własne, które mają. A teraz Action. Mikołaj nam zasnął. Ja w ogóle wchodzę do auta, widzę, że Mikołaj śpi, pytam się Krzycha, czy nie zauważył, że Mikołaj przestał się odzywać. Nie, no chwilę temu do mnie gadał, więc Lula czas zarzucił. No, a to tam trochę nie po drodze, bo Krzyś chciał kupić taką puszkę do pędzli, żeby pędzel po malowaniu zamknąć w tej puszce, dzięki czemu nie wysycha. I będzie można ten pędzel użyć za, załóżmy, tydzień ponownie, bo tam jest taka próżnia się robi, odsysa się powietrze. Mam nadzieję, że to znajdziemy, bo strasznie się na to napalił, a nie chcę, żeby miał jakieś, wiecie, złe doświadczenia z Action, tylko niech spełnia jego oczekiwania, będzie może częściej wizytował razem ze mną. Damy wam znać, czy to działa. Mega błyskawiczne zakupy. Ja idę po tylko co potrzebuję, nic więcej. Ile taki? 30 ileś. Ty, ale fajnie to wygląda. Jedzenie, bułki. Idealny gadżet lotniczy. Dobra, puszczam cię i też idę. Szybko jak ja. I po co to było? Kupiłam klocki. Te klocki z Action w ogóle pasują do Duplo, więc super. Tylko są takie jakby z takiego miękkiego plastiku. Tak to wygląda. Powiem wam super, że mamy drugie już opakowanie właściwie tych klocków. Tutaj wziąłem coś takiego antystatyczny spray do, wiecie, spódnic i tak dalej. Ciekawe, czy jak włosy tym spsikam, to też przestaną się elektryzować. Nie wiem. No tutaj na opakowaniu nie, ale pierwsze co mi przyszło do głowy to na włosy to sobie wezmę. Czy to nie może być kontaktu bezpośredniego ze skórą? No, nie wiem, zobaczę, sprawdzę to, bo tutaj jest, żeby nie elektryzowało się, a ja zimą się cała elektryzuję, kopię wszystkich dookoła. Wziąłem taki błyszczyk, bo spodobał mi się kolor, w sumie jestem ciekawa jak się będzie mienić i takie jakby żyletki, razory do golenia twarzy, bo chciałam to zrobić, brwi i resztę twarzy, więc stwierdziłam, że wezmę to z Action. Poprzednio miałam z Rossmana i były ok, ale w Rossmanie zapomniałam ich kupić, więc zobaczyłam, że są właśnie tutaj, więc wzięłam. Tu są światła, pokaż. Wow. Tu jest kierownica. O ja, ekstra. Traktor nie dotrwał do świąt. Nie robimy takiego innego traktora.
Tak, proszę, ten traktor robicie. Super. I tu mamy koła. Tak. A ja się, słuchajcie, przebrałam i idę, cześć Lolitos, do mojego pokoju, żeby zrobić trening. Także ja chwilę temu się uczyłam. Zaczynam się uczyć i skoro mam tą jakąś godzinę czasu zupełnej ciszy, to zabieram się za ogarnianie tematów i zaległych rzeczy, żeby zdać. Na dzisiaj mój mózg wygląda już jak papka. Potrzebuję restartu w postaci treningu. Ekstra, no. Ale on ma wywrotkę dużą, tą przyczepę, no nie? Mogę zobaczyć? Uuu, taki porządny ten traktor. Dobrze. Albo 4 godziny. Tak? Mhm. Tyle tu siedzimy. Nie odchodząc od stołu.